Dziś przedstawię Wam wrażenia z jazdy i codziennego użytkowania nowego Renault Megane E-Tech elektrycznego, który miałam okazję testować przez cały miesiąc i zrobiłam nim blisko 3000 km. Pojechałam nim m.in. do Trójmiasta z Warszawy, później z Warszawy do Krakowa i Katowic, więc mam mnóstwo do opowiedzenia Wam o tym samochodzie. To co, jesteście zainteresowani, jak jeździ się elektryczną Meganką? Zanim Wam o tym opowiem, zacznę od pierwszych moich wrażeń z obcowania z tym samochodem. Trzymając taką kartę, a właściwie kluczyk, podchodzę do elektrycznego Megane i w momencie, jeżeli jestem już poniżej 1 metra od niego, automatycznie uchyla się klamka, zapraszając do otworzenia drzwi i zajęcia miejsca za sterami. Wówczas uruchamia się miła dla oczu sekwencja powitalna. Reflektory rozbłyskują światłem, które przesuwa się od wewnątrz na zewnątrz, a następnie włączają się światła dzienne i kierunkowskazy. Z tyłu zapala się pastelnych świateł, a kierunkowskazy budzą się do życia dynamicznym impulsem. Sekwencja powitalna kończy się włączeniem dwóch lamp w lusterkach bocznych, które wyświetlają na ziemi logo Renault, by wskazać drogę do samochodu. Auto wita mnie sekwencją powitalną, miłym dla ucha dźwiękiem, a system już po chwili jest gotowy na przyjęcie moich ewentualnych poleceń głosowych. Więc zapinam pasy i mówię do asystenta Google, gdzie chcę jechać. Hej Google, prowadź do Galeria Mokotów. Nawigacja do Galeria Mokotów. Nic nie muszę potwierdzać, bo jest już nawigacja ustawiona i teraz tylko drive i mogę cichutko odjechać. Więcej o działaniu świetnego systemu multimedialnego OpenRLink opartego na Google z dostępem do aktualizowanego na bieżąco Google Maps, asystenta Google i mnóstwa przydatnych w drodze i nie tylko aplikacji ze sklepu Google Play dowiesz się klikając w prawy górny róg. Poświęciłam odrębny film na zapoznanie Was z tym udanym systemem. Odbierając praktycznie nowe auto z przebiegiem jedynie 243 km, miałam mieszane uczucia. Czy ten samochód elektryczny w mieście mi się sprawdzi? Czy nie będę spędzać długich godzin przy ładowarce? Czy gdy zabiorę rodzinę na pokład i załaduję bagażnik po brzegi, zasięg mi drastycznie zmaleje? Żaden z tych pesymistycznych scenariuszy się nie sprawdził, a ja z łezką w oku rozstawałam się z tym autem. Dlaczego? Zacznijmy od oczywistości, czyli takich cech, które charakteryzują właściwie każdy samochód elektryczny. Czyli po pierwsze, możliwość jazdy po buspasach, czyli absolutna oszczędność czasu, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, gdzie tracimy go mnóstwo stojąc w mega długich korkach. Tu po prostu szybciej dojedziemy do celu. Po drugie, darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania, co umożliwia nam znów oszczędność czasu, bo nie musimy dojść do tego parkomatu tą i z powrotem, czy nawet przeklikać się w apce, żeby opłacić postój. Także zaoszczędzamy kasę, którą możemy przeznaczyć na dobrą kawę albo inne przyjemności. Po trzecie, na przykład na krakowski Kazimierz czy w inne tego typu miejsca możecie wjechać elektryczną Meganką, podczas gdy spalinówką Kraków powiedział stanowcze nie. Po czwarte, ten samochód w ogóle nie emituje lokalnie dwutlenku węgla, przez co jest po prostu neutralny dla środowiska i możemy nim z powodzeniem wjechać do lasu, do parku czy pojeździć wokół jeziora, nie ingerując w środowisko naturalne, zwierzaczki, ptaszki. No i oczywiście nie zanieczyszcza swoim hałasem otoczenia, po prostu porusza się bezszelestnie. Po piąte, jeśli lubicie w chłodniejsze dni ogrzać sobie fotel czy kierownicę, ja osobiście uwielbiam, to docenicie w elektryku to, jak szybko nagrzewa się siedzisko i wieniec, bo po prostu silnik nie musi, tak jak w spalinówce, określonej temperatury uzyskać, żeby móc ogrzać wnętrze. Także dzieje się to po prostu momentalnie.
Ale to, co w elektrykach jest najfajniejsze, to to oddawanie mocy i momentu obrotowego, które jest tutaj dostępne od zera. 160 kW, czyli 218 koni mechanicznych, to naprawdę sporo, a do tego moment obrotowy 300 Nm, dostępny w 100% od pierwszego depnięcia mocnego pedału przyspieszenia. To jest naprawdę wspaniałe uczucie, takie sprinty do setki czy dynamiczne ruszanie spod świateł. No i potrafi to uzależnić, zwłaszcza jak widzisz takie zdziwione miny kierowców BMW, Audi, Porsche czy Meroli. Silnik w Megane E-Tech elektrycznym jest całkowicie nową konstrukcją. Zastosowano w nim silnik synchroniczny o uzwojonym wirniku, z którego Renault korzysta od 10 lat. Ma wyższą sprawność niż technologia silnika z magnesami trwałymi, no a brak metali ziem rzadkich ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Masa tej jednostki to jedynie 145 kg wraz z układem przeniesienia napędu, czyli o 10% mniej niż obecnie zastosowana jednostka w modelu Zoe przy jednoczesnym zwiększeniu mocy i momentu obrotowego. Jak we wszystkich elektrykach, także tutaj działa rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii z hamowania, ale w Megane nie muszę odrywać rąk od kierownicy, żeby zmienić moc tej rekuperacji albo szukać przycisku włączającego ten system, bo mam takie mini łopatki za kierownicą w bardzo wygodnym, ergonomicznym miejscu w zasięgu moich palców. No i jak jadę na drive, to mam ten zerowy tryb, czyli bez odzyskiwania energii z hamowania, ale już kolejny tryb pozwala na włączenie tego systemu i zamienia się wówczas w tę energię kinetyczną powstającą przy zwalnianiu na energię elektryczną. Wystarczy po prostu zdjąć stopę z pedału przyspieszenia, auto delikatnie zwalnia, a energia zgromadzona wówczas w akumulatorze. Megane poza zerowym ma jeszcze trzy takie tryby, z których najmocniejszy zwalnia auto mocno i szybko, aż do całkowitego zatrzymania, przez co możemy na przykład w korku stosować operowanie tylko jednym pedałem. Taki sposób prowadzenia ma wpływ nie tylko na zwiększenie zasięgu, ale jednocześnie oszczędza hamulce. Cechą charakterystyczną jazdy samochodem elektrycznym jest to, że jest w nim bardzo cicho. Te samochody są po prostu bardzo dobrze wygłuszone, ale Megane elektryczne jest znacznie lepiej wygłuszone od rywali. Naprawdę tutaj niemieccy konkurenci mogą się wręcz schować. I jest to bardzo odczuwalne na przykład podczas jazdy szybkiej, takiej autostradowej, 140 km na godzinę, kiedy normalnie wręcz już pokrzykujemy na siebie. Tutaj można rozmawiać z pasażerami, nawet na tylnej kanapie, po prostu normalnym tembrem głosu. Natomiast z drugiej strony, stojąc w korku na przykład, ma się takie poczucie, jakbyśmy podróżowali w szczelnym kokonie, w odizolowaniu od świata zewnętrznego i hałasów, które zwykle docierają do nas podczas takich niedużych prędkości. Wtedy można kontemplować dźwięki z naprawdę dobrego audio, które jest tutaj oferowane w standardzie, a w tej wyższej wersji wyposażenia możemy nawet spodziewać się audio Harman Kardon. Elektryczny Megane nad komfortem podróżujących czuwa tylne wielowahaczowe zawieszenie, które w połączeniu z nową kolumną kierownicy daje lepsze trzymanie się drogi z korzyścią dla bezpieczeństwa jazdy, a jednocześnie kierowca ma odczucie bezpośredniej pracy układu kierowniczego. Absolutnym hitem jest tu zastosowanie ultracienkiego akumulatora, bo ma jedynie grubość 11 cm. Który odczuwalnie obniża środek ciężkości samochodu. Producent podaje, że w porównaniu do Megane z silnikiem spalinowym
to niżej, nawet o 9 cm. Oczywiście korzyści z tego jest kilka. Dobra zwrotność Megane, lepsze rozłożenie mas, ale też to, że nadwozie ma wysokość 1,50 m, co jak na auta elektryczne tego segmentu jest wynikiem najlepszym. Podczas gdy inni przez wysoki akumulator siłą rzeczy podwyższyli swoje nadwozia, to tu czujemy się jak w zwartym, nisko osadzonym przy ziemi hatchbacku, mimo że mamy do czynienia z tak przestronnym wnętrzem auta. Pozycja za kierownicą jest jak dla mnie wręcz idealna, bo mogę sobie opuścić ten fotel wyjątkowo nisko, co lubię, a nie jest to oczywiste w elektrykach, ponieważ zastosowanie akumulatora rozłożonego w podłodze równomiernie zwykle po prostu podwyższa tę pozycję siedziska. No i po prostu siedzimy znacznie wyżej niż w takim normalnym hatchbacku, ale tu nie, ponieważ zastosowano wyjątkowo cienki akumulator, to tylko 11 cm grubości, więc mogę tutaj się poczuć praktycznie jak w limuzynie, a potęguje to wrażenie siedzenie na fotelu wypełnionym pianką, miękką pianką dużej gęstości. W dodatku mamy dobre podparcie boczne, lędźwiowe, także jest tu po prostu bardzo wygodnie. Po naciśnięciu przycisku Multisense przy kierownicy lub wyborze trybu na ekranie głównym możemy dostosować ustawienia pracy silnika i zawieszenia, czyli określonych doznań z jazdy, do np. oświetlenia wnętrza i naszego nastroju. Możemy moderować siłą wspomagania układu kierowniczego, zmieniać mapę silnika i czułość reakcji pedału przyspieszenia, a jeśli chodzi o wystrój wnętrza, mamy wpływ na kolor oświetlenia ambientowego, ustawienie fotela kierowcy, komfort termiczny, sposób wyświetlania informacji na zespole zegarów i wskaźników, a nawet kolor ekranu. Trzy wstępnie zaprogramowane tryby Eco, Comfort i Sport dają możliwość szybkiej zmiany doznań, a czwarty tryb Perso umożliwia pełną swobodę w doborze ustawień. Można też zmieniać wybrany tryb jazdy, wydając polecenia głosowe. A wracając do oświetlenia ambiente, zostało tak zaprojektowane, że automatycznie dostosowuje się do pory dnia. Rano jest pobudzające, po południu związane z tym, czy jest pochmurno, czy słonecznie, a wieczorem sprzyja nocnemu podróżowaniu. Sztos! Auto ma jak na elektryka niewielką wysokość, wydłużony rozstaw osi i skrócone zwisy, co przekłada się na bardzo dobre proporcje. Rekordowo cienki akumulator pozwolił na zwiększenie miejsca w kabinie w stosunku do wymiarów samochodu. Przez te kompaktowe wymiary i równomierne rozłożenie mas ten samochód prowadzi się bardzo pewnie i w moim odczuciu po prostu świetnie. A propos mas, ten samochód ze środkową wersją wyposażenia waży około 1600 kg, czyli zbieżnie z kompaktowymi, spalinowymi hatchbackami tej klasy. A na koniec kilka ciekawostek. Renault Megane E-Tech elektryczne może być w 85% poddane recyklingowi, a dodatkowe 10% może zostać zużyte na zapewnienie energii i ciepła. Po 2 minutach postoju klamki automatycznie ponownie chowają się, tak samo jak zablokujemy drzwi czy auto rusza. Natomiast są one przetestowane pod każdym możliwym kątem, również w przypadku jakichś awaryjnych sytuacji albo na przykład wykrycia jakiegoś oblodzenia na nich. No i wówczas, jeżeli włączymy wsteczny bieg, to oczywiście również chowają się, żeby uniknąć jakichś otarć. Dostępny zasięg jest kalkulowany na bazie ostatnich 75 km przejechanych samochodem. Procesor systemu multimedialnego OpenRLink jest 7 razy szybszy niż procesor dotychczasowego systemu multimedialnego stosowanego w Renault EasyLink. Produkcja i użytkowanie Megane E-Tech elektrycznego już teraz ma mniejszą emisję niż użytkowanie auta z silnikiem wysokoprężnym lub benzynowym. Dodatkowo w aplikacji My Renault można zdalnie włączyć lub wyłączyć światła, sygnał dźwiękowy, sprawdzić lokalizację auta, a poza tym apka ma sporo ciekawych funkcji przeznaczonych dla elektryków, o których opowiem szerzej w filmiku poświęconym wynikom zasięgu i ładowania. Kolejna ciekawostka jest taka, że cała tapicerka tekstylna jest w 100% wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu. W zależności od wersji odpowiada to nawet 2 kg surowca, no nawet ponad. Sporo widocznych, na przykład w dolnych partiach kokpitu,
ale też niewidocznych elementów, takich jak na przykład wewnętrzna konstrukcja deski rozdzielczej, jest wykonanych z tworzyw pochodzących z odzysku. Ich łączna waga wynosi 27 kg, a stopień recyklingu samochodu wycofanego z eksploatacji to 95%. Co jeszcze? Otóż drewno wewnątrz jest drewnem lipowym, ciętym laserowo, klejonym i pokrywanym metalicznymi opiłkami. Ta technika lakierowania pochodzi z Japonii i nazywa się Maki-e. Warto też wiedzieć, że elektryczny Megane ma najlepsze na rynku w tym segmencie parametry masy holowanej przyczepy. Samochód może więc bez kłopotu przewozić zamontowany na haku bagażnik z rowerami lub holować przyczepę. Istnieje również możliwość zamontowania bagażnika dachowego, dostępnego w ofercie akcesoriów, bagażnika na narty o masie do 80 kg. Na koniec ważna informacja. Na szybach Meganki zasilanej prądem jest naklejany kod QR przeznaczony dla samochodów ratowniczych. Jego zeskanowanie w razie wypadku pozwala na szybkie rozpoznanie, że mają do czynienia z samochodem elektrycznym. Daje również możliwość dostępu do informacji dotyczących konstrukcji pojazdu, przede wszystkim umiejscowienia akumulatora i poduszek powietrznych, miejsc pozwalających na szybkie i bezpieczne cięcie nadwozia, co, jak podaje producent, może skrócić czas wydostania osób z pojazdu nawet o bezcenne 15 minut. Mi na sercu leżą działania proekologiczne i bardzo doceniam trud producentów, takich jak Renault, aby sprostać nie tylko unijnym restrykcjom dotyczącym emisji spalin, ale i być bardziej odpowiedzialnymi za naszą planetę. Nowe Renault Megane E-Tech elektryczne to element całego ekosystemu, w którym samochód pełni rolę fizycznej platformy, wyposażony w zaawansowane oprogramowanie i aplikacje mobilne, zapewniające użytkownikom nowe możliwości korzystania z samochodu. To świat, w którym samochód staje się w pewnym sensie kompletem usług i jeżdżącym gadżetem, a dodatkowo zapewnia tę samą radość z jazdy jak w samochodzie spalinowym. Ja w tym świecie czuję się jak ryba w wodzie. O ładowaniu, akumulatorze i zasięgu elektrycznego Megane opowiem w kolejnym filmie. A już teraz zapraszam na film o designie tego auta, o którym opowiada Kamila Nawotnik, o wnętrzu tego samochodu, o którym mówi dużo Asia Szymków-Matuszewska jako zabiegana mama. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmikach. Zarówno o elektrycznym Megane, jak i innych autach elektrycznych i spalinowych przeczytasz także mnóstwo ciekawostek na stronie motokaina.pl.